Rozmawiam z panią Marią Janik. Urodzona pani w Łużnej, mieszkała pani całe życie w Łużnej. Ja zgłosiłam się do pani głównie dlatego, żeby pani opowiedziała o swoim ojcu, o tym, co pani pamięta, a ewentualnie o tym, skąd ojciec miał te umiejętności, o których za chwilę opowiemy. Czyli pani jest łużnianką z urodzenia, I do końca. Do końca i mieszkam, urodziłam się tu i dalej tu mieszkam. A pracowała pani gdzie? Pracowałam zaraz po szkole, pracowałam w urzędzie gminy do 2006 roku i później przeszłam na emeryturę wcześniejszą i jestem obecnie na emeryturze. Aha, czyli babcia pełną parą, tak. A proszę mi powiedzieć, bo wspominałam właśnie, że głównie interesuje mnie opowieść o pani ojcu. Dlaczego? Dlatego, że pani ojciec znany był z tego, że umiał nastawiać kości. Tak. Połamane, to tak? To znaczy, ja bardzo dużo nie wiem, wiem tylko tyle, że nauczył się tego fachu, jak on zawsze mówił, że to był jego fach. Nauczył się od Żyda. Jak wiem, że to się nazywał Peler, prawda? Tak, a nazywali go, pani go znała inaczej, nie Pelera. Nie, ja wiem, że babcia zawsze, moja mama zawsze tak mówiła, że to Ankiel i Ankiel był i nie wiem, oni... Ani Rubin? Nie, oni zawsze mówili, że Ankiel i Ankiel, aha, ale to może miał jakiś przydomek albo coś takiego, tak potocznie mówili, ale to jest na pewno to jest ten, o który pani mi pytała. No i on się nauczył, no i po prostu... Ale dobrze, ale skąd się nauczył? Czyli ten Jakub Peler gdzieś tutaj... Tak. On tu najprawdopodobniej, bo z tego co wiem, to on tu przychodził, oprócz tego mu tam na pewno coś dawali do jedzenia. Ale zaraz, bo mówi pani, tu przychodził, to był okres okupacji. Tak. To był okres wojenny, bo to przecież było chyba lata 39. Mm-hmm. Ale kiedy on wyjechał, to ja też nie wiem, kiedy, jak to było. Ja to rozumiem, no, tak, bo to pani zna z opowieści. No, z opowieści z nami i on się to na bardzo dobrze tego fachu nauczył, bo przecież... Pan Majcher, przepraszam, który jest opiekunem, czy był opiekunem cmentarza na Pustkach, wspominał, że Peler Jakub u państwa się przez jakiś czas przechowywał, to znaczy u pani rodziców. Tak. W czasie okupacji. No, tu był taki stary dom, jeszcze to był jeszcze bardzo stary dom, taki pod strzechą, kryty strzechą, bo to dopiero później był wystawiony drewniany, ale w tym starym domu się tam przechowywali go. No, i on tam też im dostawał jedzenie, bo to wiadomo, jak było, ale jak on się to nauczył tego, trudno mi powiedzieć, bo to przecież... W każdym razie Peler nauczył pani ojca składania kości. Bo to przecież jest, trzeba się, jak niektórzy się, przecież cała anatomia, prawda, jest i muszą się uczyć, a on tu przecież jako człowiek przecież nie chodził do szkoły, nie był taki znowuż biegły w nauce, ale po prostu umiał to wszystko gdzieś tak miał w rękach, że on jak tylko dotknął, to już wiedział, czy tam jest złamane, czy wystąpienie. Pani ojciec, tak? Tak. No. No dobrze, a w jaki sposób on to praktykował? Skąd znajdowali się ludzie, którym należało nastawić teren? Jeden od drugiego gdzieś się tam dowiadywał. I przyjeżdżali do domu. Tu i to czasem to było, przez dzień to było paręnaście osób. Ja nawet kilka razy tak było, bo na przykład jak ktoś miał tam wystąpienie barku tu u góry, prawda, to trzeba było pociągnąć, no to musiała kogoś podtrzymywać, prawda? Pani? Tak. Czyli pomagała pani ojcu w ten sposób? Tak, pomagałam i on zawsze mówił, żeby się to ktoś nauczył ode mnie, ktoś nauczył, ale jakoś nie było chętnych do nauki tego. No bo to jednak trzeba mieć w rękach wyczucie, prawda? No, pamiętam też takie, że na przykład ktoś był w szpitalu, zawieźli do szpitala, zrobili prześwietlenie, okazało się, że tam takie są sprawy, no tam otwarte złamanie czy coś takiego. Założyli gips, przyjeżdżali tu do taty. Tato ściągał ten gips i składał po swojemu. Miał takie deseczki, co obkręcał to bandaże,
takie różne wyżłobione, jak rynienki, coś takiego, i to zakładał na ręce, bandażował i tak po prostu bez żadnego gipsu, bez niczego to robił. Czy zawsze mu się udawało? Oj, zawsze. Nie było takiego, nie było. Nikt nie narzekał, że ma źle zrobione, że coś takiego. Każdy jak coś to dziękował, przyjeżdżał, że ma wszystko w porządku, chodził. Tylko że to trwało dłużej, prawda, bo w szpitalu to się leżało, jak tam gips miał, prawda, a tu szedł do domu i w domu, no to już każdy był na tyle, musiał być po prostu do tego przekonany, że trzeba leżeć, nie chodzić, jak tam noga była czy ręka, no to ręka to wiadomo, że może, ale jak noga, no to musiał leżeć, prawda? No. To on se sam też, był taki przypadek, że rżnął drzewo na cyrkularce i odbił mu taki klocek duży w twarz. No i ja nawet prawie wtedy z pracy przyszłam, po pogotowieśmy dzwonili, bo to cały był zakrawiony i pojechał do szpitala. Okazało się, że tu mu to wszystko zmyli ładnie, że ma te kości policzkowe połamane i nosa. I myśmy na drugi dzień przyjechali do szpitala i on nam mówi tak, że miał jechać do Rzeszowa, żeby mu tam w Rzeszowie to składali, że tam jakieś specjaliści są, ale jak zrobili prześwietlenie, okazało się, że jest wszystko w porządku, bo on się przyznał, że se poskładał sam. Nie zapytała pani, jak to, w jaki sposób, no, jak to robił, przed lustrem, czy jak? Nie wiem jak, mówi, że sam se to zrobił. Mhm. No. No a co lekarze? No lekarze to wiedzieli, bo to jak było wszyscy, jak oni ze szpitala wychodzili, tylko wychodzili niektórzy z gipsami, później przyszli do tego, no to pięknie złożone, bo jakoś wśród lekarzy wtedy nie było takich specjalistów, co po prostu mogli te kości składać jakieś takie. No i jakoś oni to, był taki nawet czas, że niektóry lekarz jak był na dyżurze, jakby co, no to jak tam widział coś, to kazał, po prostu mówił, żeby tu i przyjechać. Do ojca. Do ojca. No. A proszę mi powiedzieć, no bo ojciec robił to praktycznie nielegalnie. Nielegalnie, prawda? Tak, nigdy nikt się go nie... Nie, nigdy nic nie miał żadnych nieprzyjemności z tego powodu. Żadnych nie było nieprzyjemności, bo przecież to bym pamiętała, ale nic nie było, żadnych nieprzyjemności. Wspominała pani też, że ojciec bardzo wcześnie umarł, tak? Tak, mając 67 lat, on miał astmę oskrzelową i dostał zawał i wylewi. Ale wspominała też pani, że jeszcze 10 lat po jego śmierci ludzie pukali? Oj, jeszcze przyjeżdżali, ile razy to mój syn wychodził. Się pytałem, czy tu mieszka pan Wałęga. No tak, ale już nie żyje. No długo jeszcze przyjeżdżali. Tak z początku to bardzo długo przyjeżdżali do niego. Czyli Peler go dobrze wyszkolił. Tak, ale to też no naprawdę musiał mieć po prostu wyczucie w ręce. A czy ojciec nie wspominał, nie pamięta pani, nie wspominał coś o tym Żydzie? No on tylko tyle, że mówi, dzięki niemu mam fach w rękach i tak zawsze mówił. Czy ojciec brał za to opłaty jakieś? To znaczy pani nigdy nie wie. Nic nie brał, żadnych nie tam, brał. Jak tam ktoś coś tego, no to, ale tak, żeby tam sobie powiedział, że tyle i tyle, to nie. Nic nie brał, żadnych opłat. Dziękuję bardzo. Dziękuję.